Strumień światła, biegnąc w powietrzu, pada na szkło pod kątem alfa. Dzieli się w tym momencie na dwa promienie. Jeden z nich, zgodnie z prawem odbicia, odbija się pod kątem alfa, a drugi wchodzi do szkła, załamując się pod kątem beta. I w tym momencie już możemy sobie napisać, że współczynnik załamania szkła jest równy stosunkowi sinusów kąta badania i kąta załamania. W zadaniu jest powiedziane, że promienie odbity i załamany tworzą kąt 90 stopni. Jeśli tak, to przyjrzyjmy się kątowi, który oznaczam podwójną kreską przerywaną. Ramiona tego kąta są prostopadłe do ramion kąta beta. Z geometrii wiadomo, że takie dwa kąty są sobie równe, czyli tu znajduje się również kąt beta. Ponadto zauważmy, że na czerwono zaznaczony przeze mnie kąt 90 stopni jest sumą alfa i beta. Ja napiszę od razu, iż beta równa się 90 stopni minus alfa. Beta mi jest potrzebne do wstawienia do wzoru na współczynnik załamania szkła. Wstawiamy więc 90 stopni minus alfa w to miejsce, znajdując w mianowniku funkcję sinus 90 stopni minus alfa. Z trygonometrii wiadomo, że taka funkcja jest równa cosinus alfa. Zatem mamy stosunek sinus kąta alfa do cosinusa alfa, a to jest nic innego jak tangens alfa. I on jest równy 1,545. Mając tangens kąta alfa, bierzemy kalkulator, wklepujemy ten tangens i odczytujemy wartość kąta alfa.